Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować parkury moich uczennic. Przedstawię Wam dzisiaj Julkę Andrysiewicz na herweście, Katarzynę Gosce na solarku oraz Madzię Miczewską na cykadzie. Więc zapraszam Was do oglądania. Żeby umieć dobrze jeździć w parkurze, musimy mieć konkretne podwaliny ujeżdżeniowe, czyli musimy mieć wszystkie przebyte etapy ujeżdżenia, czyli bardzo dobry dosiad w kłusie, siedząc w ćwiczebnym, pełny siad w galopie, dobry półsiad. Nie każdy potrafi zrobić dobry półsiad, dlatego ważne jest to, żebyście skupiali się na treningach nad wszystkimi elementami, które musicie opanować, żeby nazwać się dobrym miejscem, czyli pełny siad, półsiad, kłus ćwiczebny, miękka ręka podążająca, dosiad przepuszczalny i ręka przepuszczalna. I żeby to złożyć w całość, wyjdzie nam dobry parkur, jeśli mówimy o jeździe skokowej. I tutaj prezentuję Wam trzy osoby, które są na różnym poziomie jeździeckim. Mają zupełnie inne konie pod sobą i one są nie bez przypadku wybrane, bo cykada jest bardzo ambitnym koniem, lubi duże skoki oddawać i jest dosyć, można powiedzieć, szybka. Herwest jest koniem, który bardzo oszczędne skoki daje, ma dosyć płaską fulę, ale jest bardzo szczery w skoku. Solar za to jest koniem z bardzo obszerną fulą, i czasami lubi troszeczkę zignorować drągowinę. I te trzy konie i ci trzej jeźdźcy są zestawieniem zupełnie innego rodzaju prowadzenia konia w parkurze, mimo to, że trenują ze mną. Każdy z nich robi to dobrze, lecz jest na innym poziomie jeździectwa. Po to Wam pokazuję te osoby, żeby też zaprezentować Wam, że trening polega na tym, że pojawiają się błędy i chcemy je naprawić, tak? Wzmacniamy nasze mocne strony, a te słabe strony ciągniemy za uszy do góry ze łzami w oczach, ze wszystkimi możliwymi siłami, które kumulujemy, żeby to wyszło. I to jest ważne, żebyście rozumieli pracę w parkurze, jeśli myślicie o zdawaniu odznak, czy brązowej, czy srebrnej, czy w ogóle nad pierwszymi startami. Musicie mieć te zacięcie takie jeździeckie, musicie mieć tego pazura, żeby nie bać się zareagować, galopować, jak trzeba dodać, to dodać, jak trzeba skrócić, to skracamy, ale jesteśmy z koniem, jedziemy, tak żeby nie myśleć za dużo, nie analizować, tylko być z koniem, podążać, wczuć się w ten ruch konia, czuć się w jego emocje i starać się być dla niego maksymalnym wsparciem w trakcie parkuru. I to jest klucz do sukcesu jeżdżenia dobrych parkurów. Prezentuję Wam co jakiś czas różne rozwiązania szeregów, różne rozwiązania ćwiczeń, które bardzo nam pomagają w prowadzeniu konia w parkurze, ponieważ same takie jeżdżenie, tak jak Wam teraz proponuję parkuru, nie zrobi z Was dobrze technicznie jeżdżącego jeźdźca. Wy musicie jeździć dużo linii, dużo szeregów gimnastycznych, dużo trudnych rzeczy po łuku, różnych fajnych rozwiązań, ale musimy to składać w całość i całością jest właśnie parkur, który Wam prezentuję. Jeździmy zawsze parkur, jak to się mówi, z lewego na prawy, z prawego na lewy, tak żeby uczyć się też swoje ciało uczyć tej pamięci mięśniowej, tak, że chcemy w prawo, to już nasze ciało układa się tak, żeby zeskoczył koń na tą dobrą nogę, oddając rękę na lądowaniu, tak żeby koń mógł maksymalnie zareagować swoją szyją w sposób prawidłowy, czyli balansować tak, żeby utrzymać równowagę i dobrą jakość skoku. Tak naprawdę jeździectwo, jazda w parkurze to jest ciągła nauka, ciągłe powtarzanie elementów, które nas interesują, czyli dobry półsiad, jazda na wprost, uczenie się odległości, to jest bardzo ważne. Właśnie cały pic polega na tym, że musimy nauczyć się dobrej jakości galopu. Każdy koń ma inny galop, dlatego trzeba jeździć na różnych koniach, słuchajcie, żeby nauczyć się tego. To jest bardzo ważne. I jak nauczymy się tego tempa, będziemy widzieć tą odległość, to nagle się okaże, że coraz trudniejsze parkury będą stawały się łatwiejszymi, tak? Nagle się okaże, że będziemy chcieli już troszkę więcej, czyli będą już potrójne szeregi, będą już dosyć
wymagające zadania. I właśnie o to chodzi, ale najpierw musimy na swoim etapie przepracować wszystkie elementy. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Ja rozumiem, że chcecie więcej, wyżej, dalej, tak? Jesteście ambitni, ale pamiętajcie, że nie zrobimy kroku naprzód, pomijając najważniejszych aspektów dosiadu, prowadzenia konia w łydce, prowadzenia konia prawidłowo ręką. To na tyle. Mam nadzieję, że podobał się Wam odcinek. Mam nadzieję, że wyciągnęliście jak najwięcej fajnych rzeczy z tego odcinka, bo to jest moim celem, żeby Wam pokazywać różne rozwiązania, uświadamiać Was, że każdy popełnia błędy. Trening polega na tym, żebyśmy naprawdę skupiali się na sobie, skupiali się na poprawieniu swojej techniki i udoskonalaniu siebie. Ale zawsze zaczynamy to od głowy, zaczynamy od myślenia i przekładamy to na swoje ciało. Życzę Wam tego, żeby Wasze treningi stawały się coraz lepsze i żebyście Wy stawali się coraz silniejsi duchowo i fizycznie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie mnie. Ja tymczasem się żegnam, moi drodzy, i do zobaczenia.